Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Dokładnie teraz jestem po naszym 82. rytuale dla Matki Ziemi, śnieżnej pełni Księżyca i w kilku króciutkich słowach chciałabym opowiedzieć Ci o moich przeżyciach. Jednocześnie, gdy ten film umieszczę na moim blogu, poproszę Was również o napisanie w komentarzach Waszych przeżyć, Waszych doświadczeń i tego wszystkiego, co było odczuwalne na płaszczyźnie energetycznej, fizycznej i jakie myśli się pojawiały i jakie przesłania. Dzisiaj tematem naszego spotkania była radość życia, lekkość, zabawa, eksperymentowanie w morzu nieograniczonych możliwości i to spotkanie uważam za kontynuację energii, która jest obecna z nami od ubiegłego czwartku, czyli od 96. ceremonii ze mną, gdzie właśnie mówiliśmy o tym wszystkim, co ważne tutaj i teraz, w tym momencie, na drodze do odkrywania siebie w roli swojej własnej indywidualności, niepowtarzalności, o tym, by wyjść do świata, do wszechświata z tym wszystkim, co w Tobie. Dzisiejszy 82. rytuał dla Matki Ziemi, jak już słyszysz po moim głosie, odbył się w bardzo ekstremalnych warunkach. To nagranie nagrywam już wewnątrz. Oczywiście w Gruzji, u podnóży Kaukazu, śnieżna pełnia Księżyca rozpoczęła się również od śnieżycy. Niesamowita śnieżyca, która dziś o poranku obsypała wszystko świeżym śniegiem, czyli ta jasność, klarowność, krystaliczność myśli była bardzo odczuwalna. Jest niesamowicie zimno, było to bardzo, bardzo ekstremalne przeżycie dla mnie i energia rytuału również była bardzo wyjątkowa. Może zaczniemy od tego, że rozpoczęłam nasze spotkanie już mniej więcej 20 minut wcześniej, czyli 20 minut przed godziną 22 czasu polskiego. U nas tutaj tego czasu miejscowego było to 20 minut przed godziną pierwszą w nocy, czyli oczywiście bardzo, bardzo późno w nocy, praktycznie środek nocy. Ta energia była złota, energia mądrości wyższej, która rozchodziła się wszędzie w bardzo wyjątkowy sposób. Rozchodziła się najpierw w postaci spiralek, takich spiralek możemy sobie wyobrazić, które spływają z wszechświata. I tych spiralek było bardzo dużo, niezliczona ilość. Praktycznie całe to miejsce, które widziałam wokół mnie, to było kilka tysięcy spirali energetycznych, które z wszechświata przynosiły złotą energię mądrości wyższej do tego miejsca, ale również na całą Ziemię. Czyli to, co ja widziałam w tym otoczeniu, w którym byłam, to była tylko miniaturka. Te spirale schodziły z wszechświata na całą Ziemię do wszystkich jej obszarów. To był pierwszy etap. Ten etap trwał bardzo długo. Myślę, że mniej więcej 20 minut, ponieważ jeszcze nie czułam Was, Waszych połączeń. Tylko takie sporadyczne, jak gdyby kilkanaście osób dołączało, czyli musiało być jeszcze gdzieś może 5 minut przed godziną 22, bo zazwyczaj jesteście punktualni albo jesteście spóźnieni, czyli ja to zawsze odczuwam bardzo silnie energetycznie. Czyli ten pierwszy etap należał do tych jak gdyby przejęcia energii z wszechświata przez wszystkie obszary Ziemi. Tutaj moja rola nie była jeszcze jakaś większa czy skomplikowana, tak jak zazwyczaj przy wszystkich rytuałach dla Matki Ziemi, ponieważ ta energia po prostu spływała z wszechświata. Moja dusza ją tylko wzmacniała, utrzymywała, dbała o to, by ona rozchodziła się wszędzie i obserwowała cały ten proces i brała w nim udział. O godzinie mniej więcej 22 czułam bardzo silnie, że łączycie się, czyli przywitałam się z Wami tak jak zwykle i nasze energie połączyły się. Powstała taka niesamowita sieć światła, która
rozświetliła całą Ziemię, a mimo tego te spirale energetyczne jeszcze cały czas spływały z wszechświata. Czyli to było tak, że nasza sieć naszych połączeń była złota, świetlista, a jednocześnie te energie wszechświata, słyszysz, jaki niesamowity wiatr jest na zewnątrz, jest w tej chwili huragan, który porusza wszystkim, porusza całym lasem, porusza całą Ziemią w tym miejscu, w którym jestem. I ten huragan ma również bardzo wyjątkowe znaczenie. Ten huragan pojawił się dzisiaj rano i trwał przez cały nasz rytuał. Czyli możesz sobie wyobrazić, jakie ekstremalne warunki były to przez cały dzień i w czasie naszego spotkania. O czym świadczy mój głos. Cała ta sieć naszego połączenia była bardzo silna i wyczuwałam ją króciutko, wyczuwałam ją może przez 5 minut, ponieważ moja dusza skupiła się na tym wszystkim, co dzieje się i do czego siła wyższa przeznaczyła mnie w czasie tego rytuału. Czyli ten moment naszego połączenia, następnie to połączenie słabnie, przestaje się na tym koncentrować i koncentruje się dalej na energii, co dzieje się z energią. W tym momencie zauważyłam, że takie spirale energetyczne zaczynają wychodzić ze mnie i jak takie słońce z takim kilka tysięcy spiralek wychodzących ze mnie rozchodzą się wszędzie dookoła. Czyli to wyglądało tak jak takie, może to jest złe porównanie, ale takie węże energetyczne, które po prostu tak takimi zakosami idą dalej, 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 dalej i rozchodzą się tutaj przez cały ten obszar, przez wszystkie pomiędzy drzewami, płyną jak gdyby po ziemi i dochodzą gdzieś daleko, daleko, aż łączą się z tymi niezwykłymi górami Kaukazu, łączą się z całymi wszystkimi obszarami dalej, 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 dalej i nie byłam w stanie tego kontrolować, gdzie te spirale energetyczne, gdzie te węże, w cudzysłowie, energetyczne płyną, w którym kierunku, rozchodziły się we wszystkich kierunkach i szły po prostu dalej, tak jakby taki impuls wychodził ze mnie i najpierw był widoczny jako taki wąż, który idzie za kosami bardzo szybko, to z taką prędkością światła, gdzieś dalej, dalej, dalej i już wtedy już nie widzę, gdzie on idzie dalej, on jak gdyby odrywa się ode mnie i płynie tak jak takie spadające gwiazdy, tylko że takimi właśnie zakosami wszędzie, wszędzie po ziemi. To był bardzo piękny moment, bardzo wzniosły. I ten moment trwał praktycznie do samego końca naszego spotkania. I nie miałam pojęcia, ile czasu minęło i dopiero mój ukochany, który był razem ze mną w czasie naszego spotkania, widziałam, że już zaczyna spacerować, już z zimna i jeszcze w czasie tego rytuału przerwałam tą transmisję i zapytałam go, która jest godzina. I była godzina dokładnie 1:14, czyli waszego czasu godzina 22:14. Doszłam więc do wniosku, że nie jest to przypadek, że on jako wojownik światła, który bierze udział w tym rytuale i ten rytuał jak gdyby razem z innymi wojownikami światła ochrania, że w tym momencie zaczął się poruszać. I króciutko później zakończyłam spotkanie. Zakończyłam nasz 82. rytuał dla Matki Ziemi. Pożegnałam żywioły, strażników żywiołów i to spotkanie się zakończyło, ale teraz, gdy o tym opowiadam, przypomina mi się jeszcze jeden etap, który nastąpił zaraz po naszym spotkaniu. Zanim pojawiły się te spirale energetyczne, pojawiły się wokół mnie istoty świetliste. Było to bardzo wyjątkowe wrażenie, nazwijmy to tak, ponieważ te istoty zawsze są obecne z nami w czasie naszych rytuałów, ale tym razem pojawiły się bardzo blisko mnie, praktycznie tak 50 cm ode mnie i w bardzo dużej ilości. I moja dusza w tym momencie, jak gdyby widząc to, utraciła ten 100% kontakt z moim ciałem i miałam takie wrażenie, że moje ciało gdzieś odpływa, że jak gdyby pływam
w przestrzeni, tak jakby, jak widzimy to czasami na filmach, jak kosmonauci pływają w powietrzu, prawda? Czyli takie to było wrażenie, takiej lawitacji. Lawitacji całkowicie ciała i w tym momencie włączyło się prawdopodobnie moje ego, które zapytało te istoty światła, czy to już jest mój koniec mojego bycia tutaj i teraz na Ziemi, czy przyszły po mnie, by zabrać mnie do innego świata. Tak, może to brzmi śmiesznie w tym momencie, ale takie pojawiło się odczucie, ponieważ z moich poprzednich wcieleń pamiętam, że zawsze w tym momencie przejścia do opuszczenia jednego pojazdu, czyli jednego ciała i przejścia do innej przestrzeni, pojawiają się również podobne istoty światła. Ale otrzymałam oczywiście tą informację, że nie, że to nie jest jeszcze czas, żeby odejść, jest to część tego rytuału. Czyli to było również bardzo ważne. I zanim pojawiły się te spirale, czyli zaraz jak te istoty pojawiły się, nie wiadomo skąd, w cudzysłowie, były ze mną, to nie byli wojownicy światła, ponieważ często w naszych spotkaniach odczuwam również wojowników światła jako takie istoty świetliste, ale bardziej troszeczkę materialne. To były, nazwijmy to naszymi słowami, archanioły światła, czyli istoty bardzo duże, istoty o ogromnej sile energetycznej, istoty, które budzą w nas takie odczucie, że nawet nasze dusze mają odczucie, że są malutkie i że są po prostu takie po prostu maleńkie w porównaniu z tymi istotami. To był również ten bardzo ważny moment. I później ten moment lawitacji, takiego stałego odczucia, który pojawił się już u mnie dzisiaj już mniej więcej dwa razy, tak. Takie odczucie jak gdyby nie wyjścia z ciała. To nie jest takie odczucie, jak wychodzimy z ciała i pływamy sobie, czy wędrujemy do innych przestrzeni, tylko to jest takie odczucie, jakby nasze ciało razem z nami było w powietrzu i było tak bujane, pływało tak po prostu w powietrzu. Niesamowite odczucie takiego, jakbyśmy pływali w oceanie tych nieograniczonych możliwości, ale w tym oceanie nie takim, gdzie króluje żywioł wody, czyli odczuwamy tą wodę, tylko w tym oceanie żywioł powietrza, czyli pływamy jak gdyby w powietrzu. I to był również część tego rytuału, zanim pojawiły się te spirale. To pływanie w powietrzu, wybacz, ja opowiadam to bardzo spontanicznie, bez jakiegokolwiek przygotowania, po prostu opowiadam Ci wszystkie moje przeżycia, dlatego może to nie mieć jakiegoś logicznego sensu, ale staram się tak z głębi mojego serca przekazać Ci wszystko to, co pamiętam, co czuję i co uważam, że jest bardzo ważne i dlatego nagrywam to już teraz, jest godzina 1:41 mojego czasu, aby o niczym nie zapomnieć i wszystko Ci przekazać od razu tak na bieżąco. Gdy ten filmik pojawi się czy na YouTube, czy na innych platformach, to będzie już na pewno dzień później, ponieważ potrzebuje on czasu, potrzebuję ja czasu, aby była dokładnie teraz godzina 13:13 nagrania naszego. Teraz już szybciutko idzie 13:43, 45 i tak dalej, 13 minut, 48. 13:13, czyli każdy koniec, który jest jednocześnie nowym początkiem. I wyobraź sobie, że to jest bardzo, bardzo, bardzo wszystko wyjątkowe, ponieważ gdy opowiadam Ci o tym momencie tego lawitowania, czyli tego pływania w żywiole powietrza, przypomniało mi się, że może wrócimy jeszcze raz, gdy ten filmik będzie gotowy, czyli to nagranie połączę z króciutkim filmikiem nagranym tuż po naszym spotkaniu i połączę je w formie filmu. Ten film będzie skonwertowany i wysłany na serwisy społecznościowe. To na pewno potrwa kilka godzin, czyli na pewno dopiero jutro Waszego czasu ten film będzie dostępny. No ale wracajmy do tych przeżyć, czyli ten moment lawitacji w tym powietrzu, tego pływania w powietrzu pojawił się już dzisiaj w ciągu dnia i pojawił się również w czasie rytuału. To jest takie niesamowite wrażenie,
jak to nazwać? Jakbyśmy siedzieli nie tyle w huśtawce, bo jeżeli siedzimy w huśtawce, to huśtawka porusza się do przodu i do tyłu, prawda? Ale wyobraź sobie, że teraz ta huśtawka tylko bardziej delikatnie, mniej materialnie porusza Twoim ciałem we wszystkich kierunkach. I Ty pływasz i Ty nie jesteś w stanie tego, tak jak gdyby na symulatorze, nie jesteś w stanie tego kontrolować, w którym kierunku teraz popłyniesz. Tak, takie wrażenie. I masz takie wrażenie, że pływasz w powietrzu tak w takiej bańce powietrznej i jesteś w tym samym miejscu, ale jednak pływasz. I to było bardzo wyjątkowe, ponieważ jest dzisiaj tematem naszego rytuału. Jako temat naszego rytuału, o którym nie mówiłam Wam wcześniej, było to, że pojawiło się zwierzę mocy delfin. A delfin jest właśnie takim niesamowitym, zabawnym stworzeniem o ogromnym, symbolicznym znaczeniu i on właśnie tak przeskakuje przez fale, przeskakuje przez przeszkody i on tak porusza się, jak gdyby w tym morzu nieograniczonych możliwości. I to było nasze przesłanie naszego dzisiejszego spotkania, by tak właśnie w tym morzu nieograniczonych możliwości pływać, rozkoszować się tym wszystkim, co stoi do Twojej dyspozycji, nazwijmy to tak, czyli nawiązanie do naszej ostatniej transmisji 96 z ubiegłego czwartku. I co jeszcze było bardzo ważne? W tym rytuale ogromne znaczenie miał żywioł powietrza, nie tylko dlatego, że jest niesamowity huragan, niesamowicie skrajne warunki, bardzo zimny wiatr od Kaukazu wieje i wypełnia wszystko, ale ten wiatr również w pewnym momencie przekształcił się w taki złoty pył. Czyli tak jakby każda cząsteczka powietrza w tym wietrze, w tym huraganie była złotą cząsteczką złotego pyłu. I ten pył po prostu płynął, a moja dusza razem z nimi. Ona dochodziła po prostu wszędzie. Ona pływała pomiędzy drzewami, ona igrała z krzewami. To było niesamowite przeżycie. Tak jakby nagle być wiatrem, być tym złotym wiatrem i tak jak ten wiatr dmucha, to tak płyniesz pomiędzy gałązkami, pomiędzy źdźbłami traw, pomiędzy gwiazdeczkami śniegu i tak płyniesz i uderzasz jak gdyby w drzewo, w te konary, ślizgasz się po tych konarach, później płyniesz dalej poprzez jakieś równiny, poprzez takie stepy porośnięte trawą i tak dotykasz tych źdźbeł trawy i one tak poruszają się razem z Tobą i Ty płyniesz dalej. No to było niesamowite wrażenie. No takiego przeżycia jeszcze nie było mi nigdy dane wcześniej przeżyć, ale na tym rytuale, na 82. rytuale dla Matki Ziemi, tak. Czyli to również miało bardzo symboliczne znaczenie, gdy wytłumaczę sobie to tak logicznie. Siły wyższe, siły wszechświata przekazały mi energię, energię mądrości wyższej. Ta energia jak gdyby przeszła do mnie, została przetransformowana, przypuszczam, ze względu na wibracje, które muszą być dopasowane do naszych materialnych, ziemskich warunków, a jednocześnie to połączenie z tym żywiołem powietrza zadbało o to, by ta energia, jak taki właśnie gwiezdny pył z szybkością wiatru, rozeszła się wszędzie, wszędzie dookoła. I jakie jest wrażenie moje po rytuale? Gdy rozpoczęłam całe nasze spotkanie, odczuwałam dużo ciemnej energii. Może dlatego, że daleko, daleko na horyzoncie widzę stolicę Gruzji, czyli to największe miasto, gdzie jest bardzo dużo domów, bardzo duże zaludnienie. To są wszyscy, większość ludzi, która ściągnęła z różnych obszarów, dzikich obszarów i zamieszkała w dużym mieście. I ta energia była ciężka, nazwijmy to tak. Była taka przytłumiona. A po naszym rytuale, gdy teraz również widzę daleko na horyzoncie tą łunę światła od miasta, widzę, że ta energia jest czyściutka, jest właśnie taka złota, jest taka świetlista. I to jest bardzo wyjątkowe, że siły wyższe wysłały mnie na ten rytuał
Dokładnie do Gruzji. Nigdy wcześniej nie planowałam, że moja podróż dokładnie w tym momencie będzie obejmowała na przykład Gruzję czy inne kraje takie jak Turcję. Nigdy te kraje mnie jak gdyby nie pociągały egzotycznie do tego, by je odwiedzić, a jednak siły wyższe zdecydowały, że powinnam opuścić mityczną Atlantydę i ten czas, dokładnie teraz, czas naszego rytuału, ale również czas naszej 96. ceremonii, 97. ceremonii i 98. ceremonii, czyli ten czas, te tygodnie spędzam na tych obszarach, czyli ta energia naszych spotkań, bo każdego dnia, gdy piszemy razem, gdy odpowiadam na Wasze listy, gdy łączę się z Wami telepatycznie, łączę się z Wami energetycznie, gdy publikuję cokolwiek na mediach społecznościowych, to nasze połączenie jest cały czas, ono jest bardzo silne. To widoczne połączenie, a w międzyczasie, w całym tym wolnym czasie, gdy nie widać mnie na mediach społecznościowych, gdzie nie widać mnie, bo nie odpowiadam od razu na przykład na Wasze listy, to nie jest tak, że ja sobie odpoczywam i mam urlop i bujam się w fotelu, tylko to jest bardzo intensywny czas mojej pracy energetycznej. Bardzo intensywny czas. Tego myślę, że nawet nie byłabym w stanie kilka czy kilkanaście lat wcześniej sobie wyobrazić, jakie zadania przekaże mi siła wyższa i że te zadania będą tak wymagające, wymagające takiej wytrwałości, takiej wytrzymałości. Codzienna praca energetyczna nad przemianą i transformacją tutaj na Ziemi, ale również codzienna, ciężka praca energetyczna, takiego zderzenia się z mrokiem, transformacji tego mroku, przemiany, transformacji również mojej wewnętrznej. No, niesamowite procesy, które mają miejsce w tych ostatnich latach i które są dla mnie ogromnym wyzwaniem. Dla mojego ciała fizycznego, ale również dla całej mojej duszy. I gdy jesteś ze mną co czwartek na transmisjach, na ceremoniach, to widzisz, jak ta przemiana dokonuje się również we mnie, jak ta przemiana dokonuje się we wszystkim, co mówię, w jaki sposób wszystko przekazuję, w jaki sposób, jakich słów używam i jak to wszystko zmienia się praktycznie z tygodnia na tydzień. Bo gdy spotykamy się co tydzień, to widzisz tą przemianę z tygodnia na tydzień. Gdy wrócisz do tych naszych poprzednich ceremonii, do pierwszej, drugiej, dziesiątej, czy serii dwudziestych, czy serii trzydziestych, czy serii sześćdziesiątych, czy serii siedemdziesiątych, to widzisz również tą przemianę we mnie. I ja jestem jak gdyby tym żywym przykładem tego, jaka niesamowita przemiana dokonuje się we wszystkich nas, również w Tobie i wszędzie tutaj na Ziemi. A teraz już brakuje mi głosu. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Bardzo dziękuję za 82. wspólny rytuał dla Matki Ziemi i zapraszam Cię na kolejny za miesiąc i zapraszam Cię na kolejny czwartek. Wybacz. Na naszą kolejną transmisję, na nasze kolejne spotkanie, ale pamiętaj o tym. To nie jest tak, nasze transmisje to nie są media społecznościowe, gdzie tylko patrzymy na to, co aktualne, co dokładnie ktoś teraz w tym momencie wstawił. Nasze transmisje, każda z nich zawiera niesamowitą wiedzę. I to nie jest tak, że raz żeśmy się spotkali, zapominamy o tym i biegniemy cały czas do przodu. Bardzo proszę, pamiętaj o tym, że każda z tych transmisji ma odpowiedni numer i gdy pojawiają się w Twoim życiu specyficzne układy cyfr, na przykład 77, 71, 24, 51, 63, czy jakiekolwiek inne, to jest to wskazówka, by wrócić do transmisji z tym samym numerem. Bo każdy z nas musi wracać do tych transmisji, ja również wracam do tych transmisji, bo ten proces cały czas trwa, my idziemy do przodu, ale to wszystko jest nadal aktualne. Czyli bardzo proszę, pamiętaj o tym, gdy masz dostęp na tydzień, na miesiąc czy na rok, korzystaj z tego,
w każdym momencie, przez cały tydzień, przez cały miesiąc czy przez cały rok, by gdy tylko czujesz się źle, gdy tylko masz jakieś wątpliwości, gdy tylko szukasz odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie, gdy tylko czujesz, że potrzebujesz wsparcia, gdy tylko potrzebujesz, że potrzebujesz jakiegoś impulsu, wejdź na tą stronę ceremonii, możesz wylosować, znasz metodę karteczek z moich książek, wylosować jakikolwiek numerek, napisać sobie numerki, różne numerki na karteczkach, wylosować jeden numerek i ten numerek to będzie numer ceremonii, do której warto wrócić dokładnie w tym momencie. Czyli często pytacie mnie o to, czy ja kiedykolwiek stworzę karty tarota, czy jakiekolwiek karty takie, by można było sobie wyciągnąć, nazwijmy to tak, kartę na dany dzień. Ty możesz już w tym momencie korzystać z tych kart. Każda ceremonia jest taką kartą. Piszesz sobie numerki na ślicznych, czystych, białych karteczkach i te numerki masz jak gdyby takie karty, które zawierają tylko numerki i co tydzień dopisujesz nową kartę, białą karteczkę z nowym numerkiem, nowej ceremonii i te karteczki masz jak twoje karty tarota, czy jak twoje karty wróżebne i możesz z nich dokładnie tak samo korzystać. Siły wyższe, co powinnam dzisiaj wiedzieć? Siły wyższe, co powinienem dzisiaj wiedzieć? Na co powinnam zwrócić uwagę? Zamykasz oczy, losujesz jedną karteczkę, może wypadną dwie karteczki i korzystasz z nich dokładnie tak samo jak z kart tarota. Odwracasz te karteczki, numer 1 i numer na przykład 24, czyli te dwie ceremonie powinnam czy powinienem teraz zobaczyć, bo zawierają dla mnie jakiś ważny przekaz. Czyli dokładnie tak również można korzystać z ceremonii. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, stwórz Twoje piękne, własne karty. Na pięknym papierze napisz tylko numerki. Od 1 do 96 w tym momencie. Jedną czystą kartę, czyli brak odpowiedzi, nazwijmy to tak. Ona nie ma żadnego numerka. Jeżeli ona wypadnie, to znaczy, że tego dnia nie ma dla Ciebie przesłania. I tak co tydzień twórz kolejną kartę, czyli w przyszłym tygodniu 97, 98, 99, 100 i tak dalej. Tak jak będą rosły nasze ceremonie, to tak tworzysz kolejne karty i to są Twoje karty wróżebne. To są Twoje karty, które są dla Ciebie pomocą, wsparciem w każdej sytuacji, w każdym momencie. Nawet gdy masz jakieś pytanie, potrzebujesz wskazówki od siły wyższej. Na przykład, jak mam postąpić w tym momencie? Jak mam postąpić w tej sytuacji? Jaką mam podjąć decyzję? Rozkładasz karty, losujesz jedną z nich i losujesz na przykład numerek 29, możesz mieć pewność, że w 29 ceremonii znajdziesz odpowiedź na Twoje pytanie. To jest takie proste. Czyli te ceremonie to nie jest tylko to, co widzimy na mediach społecznościowych, że tak, dzień dobry, co tydzień spotykamy się na nowo i idziemy błyskawicznie do przodu, a wszystko stare zapominamy. Nie, nie, nie. Te ceremonie wszystkie są nadal aktualne, korzystaj więc z nich, na przykład tworząc Twoje własne karty z numerkami ceremonii, by uzyskać przesłania od siły wyższej, do której ceremonii wrócić i tam padnie może jedno słowo, może jedno zdanie i ono będzie odpowiedzią na wszystkie Twoje pytania. To jest ogromny dorobek mojego życia, ale również naszego wspólnego bycia razem. I z tego dorobku, z tej wiedzy możesz korzystać i iść do przodu z lekkością i radością, z tym odczuciem, że znajdziesz odpowiedź w tych ceremoniach na każde Twoje pytanie. Do zobaczenia w kolejny czwartek. Twoja Maria Bucardi.